Poszedł do łazienki, łazience to może pół godziny. Stukał. Chyba pomylił pan ściany. Tydzień temu zapowiadałem państwu, że dziś przedstawię jeden z największych sukcesów polskiej policji. Zatrzymanie gangstera, zabójcy numer jeden na liście Komendy Głównej Policji, Andrzeja T., pseudonim Tybór. To było tak gigantyczne policyjne przedsięwzięcie, że poświęciłem mu dwa kolejne wydania naszego magazynu. A jako, że za tydzień mamy świąteczną przerwę, Wielki Czwartek, sprawę polskiego gangstera numer jeden i jego wpadkę przedstawię po świętach wielkanocnych. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz. Witam serdecznie. Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę z tego, że polska policja aktualnie poszukuje ponad 80 tysięcy przestępców. Tak, 80 tysięcy. W tym listami gończymi ponad 36 tysięcy osób. Oczywiście są to przestępcy różnego autoramentu. My w naszym programie poszukujemy tych najbardziej niebezpiecznych. W dzisiejszym wydaniu magazynu o jednym z takich poszukiwanych. Bokser Wisił, takie pseudonimy nosi były bokser z Ostrołęki Paweł Wyszomirski. Ale jak dobrze państwo wiedzą, sportem nie zajmujemy się w naszym programie. Paweł Wyszomirski 3 lata temu w okrutny sposób wykorzystał swoje bokserskie umiejętności. Pozbawił życia młodego człowieka. Ostrołęka, sierpień 2007 roku. Łukasz siedział na tylnym siedzeniu, cały wymiotowany, koszulki miał, bo to było lato, koszulki na ramionczka miał tak zwinięto, żeby nie zwymiotował tam jej na te siedzenia tej dziewczyny ten samochód. Calusieńka w krwi, na noga go ledwo przyprowadzili. Dom rodziców Łukasza. Co się stało? Przywieźliśmy go z dyskoteki. Leżał na ziemi, jak go znaleźliśmy. Chyba jest nawalony w trzy dupy. Łukasz prawie nie pije. Nie tym razem. Pan powoła, wali alkohol. Dzięki chłopaki, że go przywieźliście. Łukasz. Łukasz. Łukaszku. Nic nie czuć. Pomyślałem, kurczę, że został uderzony, kurczę, na to, że nic za bardzo się nie stało. Piwo. Cały zalany piwem. Dzwonił do ciebie może? Nie, tylko wysłał SMS-a od Anki. Nie poznawał nikogo. Krzyczał, że strasznie go boli głowa. Miał krwiak z tyłu na głowie. I córka podniosła mu miski, on wymiotował. Posiedział chwilę, tak się mówi, że mu się chce leżeć, że mu się chce spać. Położył się, zaczął się motać, poleżał chwilę. Z powrotem, wymioty, torsje i ból głowy. Jak on zaczął krwiopluć i on nie reagował, kurczę, po prostu. On nie reagował, kurczę, na to, kurczę, ja do niego synku, to tego, kurczę. Kilka godzin później, szpital w Ostrołęce. Cztery i pół godziny. Nikt nie udzielił mu żadnej pomocy. Dzieciak wstawał, prowadzali go słaniającego się na nogach do łazienki, przy tym wymiotując, krzycząc, że go boli głowa. Doktor tylko zszedł raz do niego, obejrzał jego i powiedział, że pacjent jest pijany, jest agresywny, jest pobudzony, musi poczekać, aż on wytrzeźwieje. Łukasz Lenkiewicz. Ciężka śpiączka pourazowa. W tej chwili nie ma z nim żadnego kontaktu. Rodzina zgłosiła nam podejrzenie pobicia. Przyczyny uszkodzenia czaszki mogą być różne. Ja nie mogę tego stwierdzić jednoznacznie. Może za parę dni jego stan się ustabilizuje i wtedy panowie sami go zapytać. To było w czwartku na piątek. Nie poznawał siostry, nie poznawał brata. Cały czas jakieś takie majaczenia miał. Lekarz powiedział, że stan jest bardzo ciężki, że nie wiadomo, czy z tego może wyjść, czy może nie wyjść. I w razie co, jeżeli coś będzie, czego mówi, bo puchnie mózg. Mięknie mózg i puchnie.
Więc powiedzieli, że będą mu usuwać te kości. W razie co, już jak w razie potrzeby, to jedynie co mogą dla niego zrobić, to usunąć te kości. W poniedziałek o 20:15 nastąpił zgon. Szpital miejski w Ostrołęce. Zgon Łukasza Lenkiewicza nastąpił z powodu obumarcia płata mózgu, do którego doszło na skutek mechanicznego uszkodzenia czaszki. Tutaj widać ślad po uderzeniu. Myśli pani, że to mogła być jakaś pałka? Nie sądzę. Rozległość podskórnego kwiaka sugeruje raczej, że uszkodzenie nastąpiło pod wpływem bardzo dużej siły. Tak jakby chłopak upadł pod własnym ciężarem i uderzył głową w coś płaskiego. Podobno po pijaniem upadł na chodnik. To raczej niemożliwe. W jego krwi nie stwierdziłam obecności alkoholu. Zgłoszenie śmierci złożył jego ojciec. Słyszał, że syn wplątał się w jakąś awanturę i podejrzewa, że to może mieć jakiś związek z jego śmiercią. To ma sens. W okolicach jego ust i podbródka stwierdziłam dużą opuchliznę. Jeżeli otrzymał w to miejsce mocny cios, mogło go to zwalić z nóg. Upadając uderzył głową w chodnik, potem kilkudniowa śpiączka i tragiczny finał. Wszystko pasuje. Tego samego dnia, dom rodziców Łukasza. Nie było z nim żadnego kontaktu. O drugiej zadzwoniłem po pogotowie. Razem z mamą pojechaliśmy z nim do szpitala. Kiedy dowiedziałeś się, że Paweł Wyszomirski uderzył Łukasza? Następnego dnia. Łukasz długo nie odzyskiwał przytomności, więc zadzwoniłem do paru osób. To jest małe miasto. A wiecie może, kto widział Łukasza ostatni? Jego dziewczyna, Ania, pracuje w solarium. Ostrołęka, jedno z solariów, gdzie pracuje dziewczyna Łukasza. Łukasz przyszedł do mnie wieczorem, jak wracał z miasta. Ja pracowałam do później. Prawie nie było klientów. Wszystko było w porządku. Miał dobry humor. Miał już wyjść, kiedy zadzwoniła moja siostra. Ostrołęka. 16 sierpnia 2007 roku. No, co jest? Słuchaj, siostra, jest taka akcja. Przyszła cała moja klasa i chciałam porobić trochę fotek na portal. No to rób. Ale ty masz aparat, mogłabyś mi go przynieść? Przecież ja pracuję. Rób telefonem. Ale komórką nic nie widać. No dobra, jest u mnie Łukasz. Jak będzie wracał, to ci przyniesie. Super, masz u mnie browar. Parę minut później Łukasz wyszedł. Gdybym nie odebrała tej komórki. To nie jest twoja wina. Mam wyrzuty sumienia, że siostra mnie poprosiła o zaniesienie tego aparatu. I ja po prostu Łukaszowi to przekazałam i on lubił moją siostrę i nie odmówił jej tego i poszedł. To, żebym go nie poprosiła o zaniesienie tego aparatu, to może dzisiaj byłoby inaczej. Ostrołęka. To wydarzyło się gdzieś tutaj leżał. Widział pan całe zajście? Nie, akurat byłem na zapleczu, ale ktoś z barmanów powiedział, że coś dzieje się na zewnątrz. To wyszedłem sprawdzić. Ostrołęka. Dyskoteka KISS. To, co za chwilę się stanie, nie było przypadkowe, bowiem 3 tygodnie wcześniej doszło już do konfliktu spokojnego Łukasza z bokserem Pawłem Wyszomirskim. On to bez powodu zaatakował brata Łukasza na dyskotece. Uważaj, dobra. To było bardziej takie, no jak to na dyskotekach. Ktoś się ten, Bartek, młodszy brat Łukasza, zwrócił uwagę kulturalnie, żeby się nie rozpychał, czy coś w tym stylu. I to no przeważnie, jak tam komuś nie podpasuje coś, czy coś, no to od razu się robi z tego awantura. Wyroha! Nie wracajcie, tu już jest! Wyszomirski zaczął! Nie interesuje mnie, kto zaczął! Wyroha! Ochrona w porę zapobiegła nieszczęściu. Niestety nie stało się tak w sierpniu 2007 roku,
kiedy to przypadkowo do dyskoteki przyjeżdża Łukasz, przywożąc siostrze swojej dziewczyny aparat fotograficzny. Ostrołęka, dyskoteka Kiss. Hej. Dzięki, szwagier. To za fatygę. Zostaniesz chwilę? Nie, z bratem się mówiłem. Dobra, dobra, pantofel. Daj spodnie. No dobra, to do jutra. Do jutra. Pa. Co frajesz do nas? Tęskniłeś się? Weź wyluzuj, nic do ciebie nie mam. Jakby co, wiesz gdzie szukać, nie? Stare czasy. Było, minęło. Patrz jaki grzeczny. Łódź się. Ej, pozdrowienia dla twojej Juni. Podobno ktoś ją właśnie puka na parkingu. Ej, wiesz co? Spierdalaj. Tak masz mi tu kurwa leżeć. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby tam Łukasz czy był agresywny, czy tam w jakichś bójkach uczestniczył. Po prostu zostawił ten mojej siostrze aparat, zszedł, a on Wyszomirski za nim zszedł, także myślę, że i od razu go uderzył, także jakby mógł, to na pewno by coś załagodził, żeby nie było czegoś takiego. Ostrołęka. Dom, w którym mieszka Paweł Wyszomirski. Komisarz Wójcik, policja. Chcielibyśmy porozmawiać z Pawłem. Nie ma brata. A wiesz może, gdzie go znajdziemy? Nie wiem. Mówił, że gdzieś musi wyjechać, ale nie powiedział gdzie. Ani kiedy wróci. Popytałem chłopaków na temat Wyszomirskiego. No, i co? Drobny chuligan, wychowywany przez matkę i ulicę. Bez wykształcenia, jeździł za granicę do roboty, ale szybko wracał, bo nie lubił się przepracowywać. Karany za jazdę po pijanemu. A, i sprawdziłem to, że jako junior dobrze boksował. No, to może mu się to przydać w pierdlu. No, o ile go złapiemy. Bezsensowna śmierć, bokserskie umiejętności wykorzystane nie tam, gdzie trzeba. Ale czy państwo nie sądzą, że gdyby koledzy Łukasza zachowali się racjonalnie, to być może, że Łukasz by żył, gdyby go zawieźli do pogotowia, bądź wezwali pogotowie tam na miejscu, a nie wozili go do domu. Zgadzam się z tym z zupełnością, bo gdyby miał na miejscu udzieloną pomoc, na pewno te 4 godziny, czy nawet ta godzina, którą go przywieźli do domu, na pewno jakoś zaowocowałaby na tym szybszym wykryciu, zdiagnozowaniu przynajmniej choroby. No i żeby lekarz się podjął od razu. Ja apeluję do państwa, w takich sytuacjach pogotowie, potem policja. Być może gdyby policja była wtedy wezwana od razu, Wyszomirski by nie uciekł. Gdyby policja była niezwłocznie powiadomiona o tym zdarzeniu, natychmiastowa reakcja byłaby z naszej strony. O zdarzeniu tym dowiedzieliśmy się dopiero koło południa dnia następnego, 17 sierpnia. Dyskoteka staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc, jeśli chodzi o rozrywkę. Podkreśla to między innymi dziewczyna Łukasza, ale znamy to też ze statystyk. Co kilka programów prezentujemy sprawę, tragedię czy też nieszczęście związane z dyskoteką. Proszę tego nie traktować jako zarzut, ale właściwie wszystko zaczęło się od pana. Tak, to zaczęło się ode mnie, to było jakieś 3 tygodnie przed tym zajściem. I będąc w dyskotece Kiss w Ostrołęce, bawiąc się, zostałem po prostu potrącony przez Pawła Wyszomirskiego. Znał go pan wcześniej? Nie, nie znałem. Nie miałem z nim wcześniej do czynienia. Po prostu bawiłem się, a on rozpychał się na parkecie, prawda? Specjalnie? Czy to był przypadek? Tak, myślę, że miał taką manię w większości, prawda? Czuł się jak u siebie po prostu gwiazdą. W domu. Taką gwiazdą parkietu, można powiedzieć. Po prostu rozpychał się, zwróciłem mu grzecznie uwagę. Co pan powiedział? Przepraszam, czy mógłby się tak nie rozpychać? On odwrócił się do mnie. A co ty będziesz mi uwagę zwracał? I od razu uderzył mnie, prawda? Ja się skłoniłem, odchyliłem się, a wtedy dostałem po raz drugi i weszła ochrona na parkiet, tak? Nikt tego incydentu nie zgłaszał policji. Nie, o tym incydencie wcześniejszym, poprzedzające tragiczne zdarzenie, dowiedzieliśmy się dopiero w toku czynności procesowych w reakcji na zdarzenie z 16 na 17 sierpnia 2007 roku. Nie ma pan trochę wyrzutów sumienia, że nie powiadomił pan policji wtedy? Tak, miałem, bo może by było troszeczkę inaczej, to by się jakoś inaczej potoczyło. Niestety wyszło tak, jak jest, prawda?
Za państwem są zdjęcia poszukiwanego, policyjne symulacje, jak zmienił wygląd. Nasza wiedza pozwala na domniemywać, iż przebywa za granicą, na terenie państw Unii Europejskiej. Sąd okręgowy w Ostrołęce na wniosek prokuratury wydał europejski nakaz aresztowania i liczymy na to, że ten środek pomoże nam w doprowadzeniu Pawła Wyszomirskiego przed polski wymiar sprawiedliwości. Żeby to się w końcu skończyło, żebym ja mogła spokojnie odetchnąć, żyć z tą świadomością, że już on jest w rękach organów ścigania. Nie wiem, czy pamiętają państwo film Gang Olsena o przestępcach nieudacznikach. Okazuje się, że nie tylko w literackiej czy też scenariuszowej fikcji można spotkać takich osobników. Międzyrzec Podlaski. Noc z 1 na 2 października 2009 roku. Dom 89-letniego Józefa Kota, sąsiadujący ze sklepem i małym bankiem. Co pan robi? Ratunku! Ratunku! Padł do mnie. Jak go nazwać? Bandyta. Z czym on miał, co miał w ręku, to nie umiem powiedzieć, bo ja leżałem na łóżku, a on mnie uderzył od razu w głowę. Jak mnie związał, pyta się pieniędzy. Ja powiedziałem mu, że ja nie mam pieniędzy, bo ja mam bank blisko, po sąsiedzku, mam pieniądze w banku. Gdzie masz pieniądze? Gdzie? Na szansę. Gdzie reszta? Ja trzymam gotówki. Pieniądze na koncie w banku. A ja leżałem związany. Krew mi z głowy leciała. I leżałem związany na łóżku. Pasmanteria jest. Jest tam. Tam? Sklepu z córki przyszedł, wyszedł i dawaj szukać, że jak się on dostanie do tego, do banku. Gdzie jest kasa skoku? Tam. Tam? Leż, nawet mi tu nie wybij. Tu bił, na szczę poszedł do łazienki, łazience to może pół godziny. Stukał. Chyba pomylił pan ściany? Stukał, aż się dostukał do mnie z tej strony. Jemu się właśnie pomyliło. Choć finał tego napadu, czy też skoku na bank był iście kabaretowy, to jednak gospodarz doznał poważnych urazów i otarł się o śmierć. Spędził sporo czasu w szpitalu. Ale na szczęście bandyta wpadł jeszcze przed prezentacją tej naszej inscenizacji kilka dni po zakończeniu przez nas zdjęć. Zatrzymaliśmy 47-letniego mieszkańca Międzyrzeca Podlaskiego. Jest to mężczyzna, który ma bogatą kartotekę w systemach policyjnych. Od początku typowaliśmy go jako ewentualnego sprawcę. Decyzją sądu rejonowego w Radzeniu Podlaskim został on tymczasowo aresztowany. Kim jest ten osoba? Jest to bezrobotny, utrzymujący się z prac dorywczych, jak mówi, natomiast nie prowadzi żadnej działalności zawodowej. Znany był wam wcześniej, więc co robił? Znany był nam jako sprawca wielu kradzieży bądź przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu. Czyż dokonywał wcześniej napadu? Wcześniej był notowany i wcześniej był karany, odbywał też kary pozbawienia wolności. To był nieudany napad na bank, ale w ubiegłym roku było sporo napadów udanych. W 2009 roku zapanowała swoista moda właśnie napady na bank, bo kiedy
Rok wcześniej, w 2008, było ich 42, to w ubiegłym roku aż 141. Ale to nie jedyny napad tego osobnika. Prawie pół roku wcześniej w tym samym mieście ma miejsce takie oto zdarzenie. Prezentuję je Państwu dlatego, że taka tragedia może dotknąć każdego z nas. Co robić w takiej sytuacji, aby nie stać się ofiarą? Pani Ewa wraz z sąsiadką wracały z kościoła. Było około godziny 19. Muszę uciekać, zostawiam cię, bo chcę zdążyć na dziennika, muszę różaniec odmówić jeszcze. Wszystkiego dobrego. Do jutra, kochana. Dziękuję za odprowadzenie. Do jutra, pa. Pa. Niech mi pan nie robi krzywdy. Niech mi pan nie robi krzywdy. ...1400. Jest łasunka. To na pomnik. Dla męża, na cmentarz. Już chyba nie przywiązuję do tego wady. Jak myślisz? Dawaj, gdzie masz euro, dolary, funty? Gdzie masz walutę? Masz kantor, musisz mieć walutę. Gdzie? Ale ja nie mam żadnego kantoru. To jakaś pomyłka. Ja tylko wynajmuję pomieszczenie. Co? Ja naprawdę... Ja przysięgam na pana Boga. Dobra, cicho, bądź. Co masz? Starych monet. Gdzie? W kredensie. Co zaskakujące w tej sprawie, bandyta czuł się cały czas bezkarnie. Mimo tego, że było to w dzień, nie zasłonił okien, nie śpieszył się. Dokładnie przeszukiwał mieszkanie. Z cennych przedmiotów ukradł jedynie stare monety. Czyje to? Po co ci to? To się strzęca, ja nawet nie wiem, jak to działa. Coś jeszcze? Nie mam już nic. Długo się zastanawiałem, powiem panu, co radzić telewizom w takich sytuacjach. No przecież jak się w dzień otwiera drzwi do własnego mieszkania, trudno wołać sąsiadów czy znajomych, żeby asystowali nam przy tej czynności, bo ktoś nas może napaść. Naturalnie w takich sytuacjach powinniśmy być bardzo ostrożni. Przede wszystkim musimy zwracać uwagę, jeżeli wracamy do domu, musimy spojrzeć, czy za nami nikt nie idzie. Musimy kontaktować się, wyczuć też sąsiadów. W takich przypadkach, tak jak tutaj oglądaliśmy, osoby starsze, samotnie mieszkające są narażone na działalność właśnie przestępców. Te dwa zdarzenia są w rzeczywistości bliźniaczo do siebie podobne. Sprawca w dwóch przypadkach wybrał na swoje ofiary osoby starsze, samotnie mieszkające. Był brutalny. Po obezwładnieniu ofiar stawał się wobec nich kulturalny. Nie był agresywny. Nie dobrze, był agresywny. Ale czy w tych sytuacjach powinniśmy się poddać bandycie? Czy stawiać opór, wołać pomocy? Bo przecież to może wywołać u niego jeszcze większą agresję. Z pewnością nie powinniśmy stawiać oporu w takich sytuacjach, ponieważ może to stwarzać zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Powinniśmy oddać kosztowności, a następnie jak najszybciej powiadomić policję o tym zdarzeniu. Wówczas z pewnością doprowadzi to do szybkiego ujęcia sprawcy. Przypomnę Państwu, że zobaczymy się dopiero za dwa tygodnie po świętach. Do zobaczenia więc 8 kwietnia. A za dwa tygodnie przypomnimy swoistą wojnę gangów końca lat 90. Pruszków, Wołomin, Mokotów. Trup słał się gęsto. Policja zatrzymała większość bandytów morderców. Odsiadują wieloletnie wyroki. Ale jednego z najokrutniejszych polskich przestępców, Tygura, policja szukała blisko 10 lat. Szczegóły 8 kwietnia, w czwartek, wieczorem w Dwójce.